Chłopcze, podejdź tu szybko. O co chodzi? Potwierdzisz, że mój przeciwnik oszukiwał. Nawet największy ignorant wie, że królowa nie może zbić gońca. Zaświadczysz tutaj przy wszystkich, że Leon jest zwykłym oszustem. O czym ty do cholery mówisz? O szachach oczywiście, a niby o czym innym. Zaraz, nie masz pojęcia, co to za gra, prawda? Bogowie, to pokolenie jest stracone. Po co w ogóle jeszcze się łudzę? W takim razie już sobie pójdę, nie będę cię dłużej załamywał. Do widzenia. Stój, miałbym do ciebie sprawę, z którą nawet ktoś twojego pokroju powinien dać sobie radę. Obiecuję, że niczego nie pożałujesz. W końcu nie każdy dostaje od życia szansę na współpracę z Kuno, skromnym politykiem w służbie ludu Archolos. To co w końcu mam dla ciebie zrobić? Ten szarlatan Leon chełpi się, że mnie pokonał, ale on oszukiwał, przysięgam. Udowodnię to bez problemu dzięki podręcznikowi Prawidła Szachowe, gdzie spisano wszystkie zasady tej wspaniałej gry. Musisz zrozumieć, młodzieńcze, że takim kłamcom jak on należy się surowa kara. Całe społeczeństwo na tym zyska. Tyle zachodu o partię w jakąś głupią grę? Głupią grę ci powie. Ech, ale tu nie chodzi nawet o same szachy. Widzisz, kiedy gramy, rozmawiamy o polityce. Mamy taką umowę. Zwycięzca każdej partii jest zwycięzcą naszych debat, a dzisiejsza jest zbyt ważna, bym mógł ją odpuścić. Musimy omówić kwestię zapłaty. Oczywiście, wy młodzi... Mielibyście zrobić coś za darmo. Chłopcze, jestem wpływowym człowiekiem i mogę ci bardzo pomóc, o ile stoisz po właściwej stronie. Staram się o obywatelstwo. Skoro jesteś taki wpływowy, to może mógłbym liczyć na twoją referencję. Nie ma problemu. Przekażę skrybie, co trzeba. Ale teraz już idź. Nie ma czasu do stracenia. O czym rozmawialiście? To już nie powinno cię obchodzić. Gdzie mam szukać tego podręcznika? Nie wiem, sprawdź wśród kupców albo u kogoś wykształconego. No, znikaj. Ja tymczasem pójdę kupić sobie coś do jedzenia. Zgłodniałem od tych dysput. Dziwię się, że byłeś w stanie tak długo słuchać tego pacana. Pewnie masz teraz do mnie jakąś sprawę. Kuno twierdzi, że oszukiwałeś. Biedny. Cóż, pogodzenie się z porażką nigdy nie przychodziło mu łatwo. Wytłumaczysz mi, na czym miało polegać moje straszne oszustwo? Goniec nie może zbić królowej. To ciekawe. Często grywasz? Nawet nie znam podstawowych zasad tej gry. Typowe dla młodych. No ale chyba ci się nie przedstawiłem, prawda? Nazywam się Leon i jestem skromnym kupcem. Wracając do szachów. Królowa oczywiście może zbić gońca, tak samo jak goniec królową. Każdy pion i każda figura mogą się zbijać nawzajem. Jako wyjątek można uznać tylko króla. Tak, tak, Kuno wspominał mi o waszych dyskusjach. Ty też podchodzisz do nich tak poważnie? Wiesz, Kuno uważa się za wybitnego polityka i znaczącą postać w mieście. Jego poglądy i podejście nazwałbym dość skrajnymi. A ty? Interesujesz się może polityką? Oczywiście, lubię wiedzieć, co się dzieje wokół mnie. Wspaniale. W takim razie powiedz mi, kogo popierasz? Władzę królewską czy Ulryka? Uważam, że Robar to mądry władca. Kiedyś taki był. Mogę nie zgadzać się z Kuno na wielu polach, ale nie jestem też ślepy. Król coraz bardziej uzależnia się od magicznej rudy, zamiast poszukać alternatywnej drogi do zyskania przewagi w wojnie. Chyba rozumiem, do czego zmierzasz. Bardzo dobrze. Każda moneta ma dwie strony. Polecam ci zawsze obejrzeć dokładnie obie. Kuno chce, bym udowodnił twoje oszustwo. Prosił mnie o przyniesienie księgi Prawidła Szachowe, gdzie podobno zapisano wszystkie reguły tej gry. Znakomicie, przynieś mu ją proszę. Możesz nawet wziąć moją kopię. Chociaż nie, czekaj, ostatnio ją gdzieś zgubiłem. No trudno. Wiesz, kto jeszcze może ją mieć? Najprędzej ci, którzy z nami grywają. Problem polega na tym, że to mieszkańcy Starego Miasta, do którego dostępu nie masz. Na twoim miejscu poszukałbym u magów wody w mieście.
Oni mają pokaźne zbiory. Dlaczego tak ci zależy, żeby Kuno faktycznie ją dostał? Bo się skompromituje, jak zawsze. Widzisz, Kuno myśli, że jest ważnym graczem na scenie politycznej, a tak naprawdę większość uważa go za pośmiewisko Starego Miasta. Ileż to petycji i propozycji reform napisał. Wszystkie absurdalne, albo wręcz głupie. Ulryk pewnie się wstydzi, że ktoś taki zabiega o jego interesy. Problem w tym, że obiecał poprzeć moją kandydaturę na obywatelstwo. Posłuchaj, zrób to, o co cię poprosił. Jeśli on nie dotrzyma swojej części umowy, a nie zrobi tego na pewno, to ja ci pomogę. Porzucę też trochę złota, czego on ci pewnie nie zaproponował. W końcu jego spadek po matce kiedyś się skończy i może nim szastać. Dobrze, jeszcze tu wrócę. W takim razie powodzenia. Pewnej książki. W takim razie świetnie trafiłeś. Mam ich sporo na podorędziu. Jaki tytuł konkretnie cię interesuje? Nazywa się Prawidła Szachowe. Zdaje mi się, że gdzieś taką mam. Jednakże nie mogę ci jej tak po prostu dać. Musiałbyś na nią zapracować. Nie ma nic za darmo. Co mam zrobić? Nic skomplikowanego. Nocy na wyspie bywają chłodne i ciemne, a nie każdy ma tyle szczęścia, aby móc schować się w ciepłych murach swojego domostwa. Idź do dzielnicy Biedoty w porcie i rozpal, proszę, koksowniki. Powinny chociaż odrobinę ogrzać tamtejszych obywateli. Dobrze, powinienem wiedzieć coś jeszcze? Uważaj na siebie. Poza najuboższymi lubią się tam kręcić bardzo podejrzani ludzie. Proszę, weź te pochodnie, żebyś miał jak pracować. Mam nadzieję, że wrócisz cały i zdrowy. Rozpaliłem koksowniki. Doskonale. Teraz ci biedacy przynajmniej nie będą się co chwilę rozchorowywać. Kiedy cię nie było, znalazłem twoją książkę. Dziękuję, mistrzu. Księgi, o którą prosiłeś. Tak? Mam ją. Wspaniale. Dawaj ją tutaj. Co? Jak to? Przyniosłeś mi jakiś falsyfikat. Przecież królowa nie może... Najwyraźniej może. Leon wygrał z tobą uczciwie. Przegrałeś. Pewnie cię przekupił, co? Ile dostałeś? Obaj dobrze wiemy, że to nie jest autentyczna kopia. Zejdź mi z oczu. Prosiłeś mnie, bym przyniósł ci książkę i to też zrobiłem. Nie moja sprawa, że nie podoba ci się jej zawartość. Teraz twoja kolej na dotrzymanie umowy. Chcesz mnie oszukać i jeszcze masz czelność czegoś ode mnie żądać? Wynoś się natychmiast! Jeszcze się z tobą policzę. Obiecuję ci. Kuno przegrał. Takiego przedstawienia dawno nie widziałem. Zaczerwienił się jak burak ze złości. I co ci z tego wszystkiego przyszło? To, że w końcu coś dotarło do tego dumnego i upartego człowieka. Myśli, że zawsze ma rację, choć zwykle tak nie jest. Dzięki takim działaniom może w końcu to pojmie. Brzmi to tak, jakbyś nim gardził. Gardził? Myślę, że jestem jedyną osobą w mieście, która naprawdę lubi jego towarzystwo. To na swój sposób ciekawy człowiek. I wbrew pozorom jest odrobina mądrości w jego tezach. Tylko źle je wygłasza. To wspaniale, że miałeś swoją chwilę triumfu, ale ja zostałem na lodzie. Dokładnie tak, jak ci mówiłem. Nic się nie bój, ja słowa dotrzymuję. Weź, spisałem tutaj referencję, o którą prosiłeś. No i parę sztuk złota. Dziękuję. Mam przeczucie, że wkrótce spotkamy się na Starym Mieście. Wpadnij do mojego sklepu, co? Kto wie, może znajdę dla ciebie jakieś zajęcie? Chętnie skorzystam.